Witam Was, moi drodzy. Od wczoraj dokładnie minęło 24 godziny, jak kręciłem tutaj, tu w tym miejscu, poprzedni film. Wychodząc na spacer, chciałem się zapytać Was, jak spędziliście dzisiejszy dzień, tę niedzielę. Bo z reguły przeciętny Polak uważa, że tak jak jest w Piśmie Świętym, że 7 dnia trzeba odpoczywać, nie? Teraz dzieje się tak, że zapewne większość leży, śpi, je, siedzi w domu, nigdzie nie wychodzi. Pomimo tego, że jest piękna pogoda, cudowna do tej pory. Już prawie, że nadchodzi nam wieczór, noc, a pogoda jest cały czas piękna. Słońce jeszcze wysoko, jeszcze się daleko, daleko do zachodu nie skłania się tak szybko. Tutaj właśnie patrzę w stronę zachodu i właśnie kto z Was dzisiaj żył aktywnie? Ja spędziłem czas no troszkę w domu, może nawet większość w domu, bo pracowałem dzisiaj już wziąłem się tak ostro za spisywanie tej mojej twórczości i tej mojej książki, żeby jak najprędzej to zrobić i w końcu zgodnie z przyrzeczeniem wszystkim moim sympatykom mojej twórczości, żeby w końcu wydać, powtórzyć pierwszy dodruk książki, wydać drugi tom i jeszcze praca nad tą moją powieścią, nie? Także muszę to wszystko zrobić, żeby dotrzymać słowa i zaczynać rozsyłać powolutku, nie? Także dzisiaj stworzyłem sobie tak fajne miejsce do pracy, już takie stałe teraz, gdzie mogę wygodniej siedzieć, tak mam pół leżąco fajnie zrobione. Gdzie po prostu, żeby sobie nie też nie niszczyć tego kręgosłupa siedząc tak długo przy komputerze. No dobrze, ale w międzyczasie wstawałem, jakaś kawa, trening w domu. Rano już pierwsze co, jak wiecie, że ja wstaję, od razu idę na balkon, oddycham głębokie oddechy, jakieś tam robię sobie jakąś gimnastykę, zaraz też w pokoju, roller, żeby jeszcze bardziej po tym śnie, powiedzmy, śpimy na boku, na lewym, na prawym, prostować kręgosłup. Te rolery wcześniej prezentowałem w jednym z filmów moim, którym nagrywałem dla Was. Wspaniała sprawa. Taki automasaż, który możemy robić sobie sami. Później co? Ciężarki, jakieś tam różne inne, potem pompki, przysiady, no różności. Potem izometria, czyli mam lustra takie duże w domu, jak wiecie, to są te szafy rozsuwane, te zabudowy. Także izometria polega na tym, że napinamy wszystkie mięśnie ciała. Stoimy sobie tam powiedzmy na swoich gadkach, czy panie na stanikach i na swoich tam, no powiedzmy na swoim komplecie bielizny, panowie na jakichś bokserkach i kontrolujemy sobie mięśnie patrząc w lustro, swoje odbicie, napinamy poszczególne partie, co ujędrnia nasze ciało. Właśnie izometria. Zastępuje nam też pewne ćwiczenia albo po ćwiczeniach jeszcze bardziej ujędrnia ciało. Czyli napinamy wszystkie grupy mięśni poszczególne. Są ludzie, którzy tylko trenują i wyłącznie samą izometrię, podpierając się niewielkimi ćwiczeniami. To jest naprawdę super sprawa. Tak jak na przykład panie, jakieś kompleksy z pośladkami i tak dalej. Napinanie. To są różnego rodzaju napinania. Można sobie wejść w neta i poszukać na przykład izometria i tam gdzieś tam wyskoczy wszystko na ten temat. A jak nie, to pytajcie się mnie, piszcie do mnie, a ja będę odpowiadał na pytania, jak trenować, czy opiszę, jak stosować izometrię, żeby był skutek tego, nie? Odpowiedni, żeby to ciało było jędrne, bo w każdym wieku możemy je jeszcze ujędrnić. I wtedy na plażę właśnie wychodzimy, opalimy się troszeczkę i ktoś ma powiedzmy 70 lat, a wygląda jak mało lat. Dobrze, to teraz jakbyście oglądali ten mój film, to od razu proszę o subskrypcję, bo wiecie co, ja wam mówię o tej subskrypcji, nie? A tak szczerze mówiąc, ja sprawdzam, przybyło mi trochę subskrybentów, nie? Ale nic nie robicie w tym kierunku, nic. Mówicie, że fajnie, że ładnie, żeby subskrybować. Jest, no może nie każdy wie, z pokoleń dorosłych to nie każdy wie o co chodzi, ale zapytać młodszych może, jak sobie tam ten kanał YouTube zrobić, czy z innego kanału zasubskrybować, czy z rodziny kogoś poprosić, żeby ktoś subskrybował. Te subskrypcje są dla mnie bardzo ważne, z uwagi na to, że polityka Facebooka się zmieniła, polityka nie tylko Facebooka, ale i w ogóle zmieniła się polityka gdzieś tam w tym internecie, że są pewne wymogi, progi.
że musi być 1000 subskrypcji, ileś godzin oglądalności filmów i wtedy dopiero oni to akceptują, gdzie na przykład jest to brane pod uwagę jako już konkretny taki no, kanał, który też i gdzieś może i po części zarobić na tych swoich filmach. Każdy może z nas, jeżeli kręci. Także warto, warto. Także zachęcam do tych subskrypcji, do komentarzy, do lajkowania, o taki paluszek w górę, żeby po prostu też mi pomóc w tej mojej pracy, którą ja wykonuję też dla was, ale i dla siebie. No to jest tak niewiele, nie? A z takiego filmu, który ja nagram dla was, dowiecie się w sumie wiele. Bo ja też po części jakby obnażam swoje życie w tych filmach, ale nie do końca, że może obnażam, ale też mówię o swoich takich różnych przejściach, ale też staram się pomóc, abyście jakby troszeczkę oświecili się bardziej i spojrzeli na życie nie od strony tylko takiego przemieszczania się z kąta w kąt, powiedzmy, z kuchni do pokoju, do pracy i do domu, powiedzmy tam do sklepu i z powrotem, do marketu w kolejkę i z powrotem i tak wam to życie ucieka. Ja próbuję wszelkimi metodami, raz może wychodzi mi to lepiej, raz może w filmie gorzej, żeby obudzić was tego ducha takiej aktywności, nie? Takiego życia, ale też zawsze będę namawiał, abyście z drugim człowiekiem nawiązywali coraz lepszy kontakt. Czyli czy to będą sąsiedzi, czy to będą jacyś tam koledzy, koleżanki, żeby wam się łatwiej żyło w tym społeczeństwie, bo sami wiecie, jakie to są trudne czasy. Pełne wulgaryzmu, chamstwa, obłudy, a my mamy wszystko za zadanie robić coś takiego, żeby się starać dla drugiego człowieka być miłym, grzecznym, inteligentnym, kulturalnym, starać się, żeby ten drugi człowiek